i lekarz stwierdził, że dysk jest w porządku. Jeszcze nigdy nie wychodziłam z gabinetu lekarskiego taka szczęśliwa. Przyszłam wtedy z ciężkimi obciążeniami na wprowadzenie do pani Heusler. Właściwie zbliżał się koniec. Miałam wokół siebie dobrych lekarzy, którzy też nie wiedzieli, co mogliby mi poradzić. Mój mąż także pracował w szpitalu, więc mieliśmy dobrą opiekę, ale nie zdrowieliśmy. I ponieważ nigdzie nie znalazłam pomocy, przyszłam tu do koła przyjaciół. Po wypadku miałam ciężkie obciążenie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Był on mocno skręcony, czego konsekwencją było ograniczenie ruchu i bóle. Dysk w odcinku lędźwiowym kręgosłupa był zużyty. To powodowało lumbago, silne bóle, a także ograniczenie ruchu. Miałam zaburzenia przemiany materii w przewodzie pokarmowym, zapalenie trzustki, początkowo ostre, później przewlekłe, co wymagało bardzo ścisłej diety. Jeżeli jej nie trzymałam, dostawałam bardzo ciężkich napadów kolki. Miałam też stałe schorzenie nerek, ropienie, opuszczenie kamień nerkowy. 2 duże wrzody na jelicie w części zstępującej okrężnicy. Do tego miałam skrajnie niskie ciśnienie, reumatyzm mięśni po obu stronach kręgosłupa, często guzy wielkości kurzego jaja. Poddawałam się kąpielom błotnym, kąpielom termalnym, masażom. To mi dobrze robiło, przynosiło ulgę, ale nie przywracało zdrowia. Właściwie wszystko w moim ciele było w takim stanie, że wymagałam opieki. Przyznano mi pielęgniarki, ortopeda powiedział, że jeżeli nie będę stosować się do wszystkich jego wskazówek, to nie zobaczę, jak dorastają moje dzieci, a to było przecież moim pragnieniem. A te wskazówki to szycie 5 minut, prasowanie 5 minut, nie dźwigać nic ciężkiego i nigdy więcej pracy w pielęgniarstwie. A to przecież bardzo mało jak na potrzeby dużego, 7-osobowego gospodarstwa domowego. Pani Löllgen nie mogła już prowadzić domu, sama widziałam. I ja pani Löllgen stosunkowo dużo pomagałam. A kiedy pani Löllgen nagle musiała iść do szpitala, zawsze starałam się pomóc. Również gdy była w domu. Często musiała się położyć i nie była w stanie podołać wszystkiemu, co było do zrobienia w rodzinie z 5 dzieci. I tak trafiłam tutaj, pełna sceptycyzmu, ale już nie widziałam żadnego wyjścia. Byłam u kresu i siedziałam 4 godziny na wprowadzeniu. W ogóle nie chciałam wychodzić. Wszystko, co słyszałam, robiło mi tak dobrze. I pani Heusler mi poradziła, aby wszystko, co było ciężarem, zostawić, oddać Bruno Gröningowi. I tak w ciszy zrobiłam. Nic nie powiedziałam, ale pomyślałam, jeżeli to jest możliwe, to ja nic nie ryzykuję, a zyskać mogę wszystko. Gdy przyszłam do domu, cała rodzina już czekała ciekawa, co to teraz ze mną będzie, a ja tylko wszystkich poprosiłam, by przyjęli tę siłę i to się udało całkiem dobrze. Bardzo się ucieszyłam, że zrobił to też mój mąż. On w ciągu całych swoich studiów teologicznych nigdy nie słyszał o tej Bożej sile, a teraz ją poczuł. W nocy pani Löllgen jeszcze raz ma bardzo silne bóle, jednak następnego rana przeżywa wielką niespodziankę. Zerwałam się, czego nigdy wcześniej nie mogłam i nic mnie już nie bolało. Żadnych bólów. Po tak wielu latach nic nie bolało. To było szczęście. Mogłam podnieść ramiona do góry, kręcić głową. Przedtem to nie było takie oczywiste. Czasem udawało mi się je podnieść tylko do połowy ze względu na ten reumatyzm mięśni. Nie czułam żadnych guzów, przedtem tak łatwych do wyczucia. Tak, i żadnych bólów w obrębie brzucha. I wtedy poczułam, że Bóg jest o wiele bliżej niż my przypuszczamy i że On kocha każdego człowieka i mu pomaga. A potem poszłam do ortopedy zgodnie z radą pani Heusler. Usłyszał, że ja znowu pracuję i natychmiast zrobił zdjęcia, ponieważ przepowiadał mi rychłą śmierć, jeżeli tyle będę robić. Nie potrzebowałam już opiekunki. I lekarz stwierdził, że dysk jest w porządku. Jeszcze nigdy nie wychodziłam z gabinetu lekarskiego taka szczęśliwa. Dla mnie i dla wszystkich w moim otoczeniu zaczęło się nowe życie. A z obciążeń nic już nie powróciło. Wszystko odeszło. I tak pozostało. W maju miną 33 lata, odkąd jestem zdrowa. Czuję się dobrze i jestem taka szczęśliwa. Kiedy tu przyszłam, miałam około 40 lat. A teraz kończę 74 i czuję się tak młodo. Mogę robić wszystko i życie sprawia mi radość. Das ganze Leben.